Często pytasz mnie o opinię o danej marce kosmetyków. Czy warto kupować, czy warto używać, czy kosmetyk danej marki jest ok, albo nie jest ok dla skóry. Czas zacząć patrzeć na kosmetyki z perspektywy skóry, a nie z perspektywy składu, czy marki, czy rekomendacji innych osób. Dzisiaj sprawdzimy, jakie korzyści dla skóry będzie miała marka czy produkty marki Pionka Kiel. Zanim sama Marka, kilka słów wprowadzenia, żebyś wiedział, wiedziała, jak oceniam kosmetyki. Po pierwsze, cały czas próbuję zmienić Twoje podejście do kosmetyków i namówić Cię do patrzenia na kosmetyki z perspektywy funkcji kosmetyku, z perspektywy tego, co dany kosmetyk może zrobić w naszej skórze. Zawsze o kosmetykach mówię z perspektywy mojego autorskiego programu pielęgnacji Skin Sensei i tak będę pokazywała Ci jak produkty powinny być stosowane, w którym miejscu pielęgnacji możesz ich użyć. Nie ma znaczenia, czy produkty, o których mówię, były stosowane na mojej skórze i czy produkty, o których mówię, sprawdziły się na mojej skórze. Moja skóra jest moją skórą. Te produkty mają być dobre dla każdego, kto ogląda ten film i z tej perspektywy na kosmetyki będziemy patrzeć. Koreańska marka Pyongyang Kyul ma dość dobry wizerunek wśród osób używających kosmetyków. Często widzę produkty tej marki w pielęgnacjach stosowanych przez moje klientki, moich klientów. Często te produkty są rekomendowane, automatycznie znajdują się w Twojej kosmetyczce. Gorzej to wygląda, kiedy mamy ustalić, w którym miejscu dany kosmetyk powinien się znaleźć, bo gdy patrzymy na funkcję tych kosmetyków no to się pojawiają schody. Dlaczego? Pielęgnacja twarzy marki Pyunkang to 23 produkty. Jeżeli spojrzy się na składy bardzo w taki bardzo okrojony sposób, na składy tych kosmetyków, to mamy cztery podstawowe składniki, które się tam pojawiają. Niaciniamid, kwas salicylowy i dwa ekstrakty wykorzystywane w medycynie orientalnej, czyli ekstrakt z korzenia traganka błonistego, i ekstrakt skłącza cynowodu chińskiego. Oba te ekstrakty są wykorzystywane w medycynie chińskiej i to paradoksalnie mniej bezpośrednio na skórę, a bardziej doustnie i wtedy rzeczywiście mówimy o bardzo szerokim spektrum dzia działania, szczególnie traganka błonistego, bo poza działaniem antyoksydacyjnym ma działanie e, antyseptyczne, e, takie uodparniające, wpływające na układ immunologiczny całego organizmu, e, poprawiający energię, dający więcej energii, e, jednak ciągle jest to działanie związane z, ze spożywaniem doustnym tego składnika. Jest kilka, dosłownie na palcach jednej ręki można powiedzieć o badaniach, które badają wpływ traganka bonistego bezpośrednio na skórę. Nie do końca wiemy na ile. Stężenie ma znaczenie, na ile cała reszta składów w przypadku tego składnika ma znaczenie. Więc ciągle jest to składnik, który jest bardziej pod znakiem zapytania, jeżeli chodzi o kosmetyki, niż o udowodnionym działaniu dla skóry. Spojrzenie ogólne na składy wywołuje we mnie taką odrobinę skonfundowania. Spodziewałam się czegoś lepszego bardziej dopieszczonych składów z perspektywy jakości. Oczywiście są składniki, które znamy i lubimy poza wspomnianym niacinamidem, kwasem salicylowym, gliceryna, alantoina, ceramidy, dodatkowe jeszcze ekstrakty roślinne, ale jednocześnie dużo jest tam elementów typowo otwórczych, które nie są złe, jakby to nie jest tak, że te składy są złe, natomiast spodziewałam się po tej marce czy po jej wizerunku czegoś lepszego? Pionka Angiura jest jednocześnie marką, gdzie bardzo ciekawie wychodzi próba przyporządkowania kosmetyku do funkcji z perspektywy pielęgnacji skóry. Jak się okazuje, jak zaraz zobaczysz, to co jest napisane na opakowaniu, czy nazwa nawet kosmetyku, nie do końca z perspektywy skóry jest adekwatna do rzeczywistości. Zacznijmy od oczyszczania. Tu jest sprawa prosta. Mamy trzy produkty oczyszczające w marce Pyongyang Jule: piankę oczyszczającą, piankę głęboko oczyszczającą i antybakteryjny żel oczyszczający. Ten ostatni wzbudza moje największe zastrzeżenia ze względu na obecność kwasu salicylowego. Nie lubię produktów myjących, które mogą drażnić skórę, a obecność kwasu salicylowego stosowanego codziennie do mycia, może właśnie taki efekt dać. To, co w ogóle jeszcze w marce cure się pojawia, na co zwracam uwagę i będę mówiła o tym jeszcze za moment, to to, że daje ona możliwość skumulowania tych samych składników w kilku produktach, co z perspektywy skóry wcale nie jest dobrym rozwiązaniem. No dobra, oczyszczanie było najprostszą kategorią, dwa produkty są ok, jeden dla mnie nie do końca, natomiast jakby też to jest moje podejście i ja tego w pielęgnacji nie lubię. Dalej zaczynają się schody. Próbowałam znaleźć serum nawilżające w marce Pyunkankul, teoretycznie są tam dwa produkty o nazwie serum nawilżające i ampułka nawilżająca, jak widzisz na ekranie, pod kategorią serum nawilżające ani jeden z tych produktów się nie znalazł. Z mojej perspektywy, z perspektywy skóry, za mało w tych produktach nawilżających jest składników nawilżających. Dużo lepiej sprawdzą się dwa inne produkty, których nazwy kompletnie z serum nam się nie kojarzą. Czyli produkty, których możesz użyć jako serum nawilżające w ramach marki Punkkiul, to kojąco nawilżający tonik oraz głęboko nawilżająca maska. Serum nawilżające przykrywamy kremem, i kremy na dzień rzeczywiście są dość mocną stroną piukankiul. Mamy aż cztery kosmetyki, które możemy potraktować jako lekki krem na dzień. Nawet powiedzmy odrobinę nawilżającej, chyba każdy z tych kremów potraktowałabym jako e, lekki krem nawilżający i są to: Krem odżywczy, krem nawilżający, hipoalergiczny krem łagodzący i uwaga, jako krem na dzień zużyłabym również krem pod oczy z czarną herbatą. Dlaczego krem odżywczy został potraktowany przeze mnie i przypisany do kategorii krem na dzień lekki nawilżający? Przede wszystkim ze względu na fakt, że ma za mało składników okluzyjnych, żeby potraktować go jako taki typowy krem odżywczy, tu bardziej z tej marki sprawdzi się olejek do pielęgnacji skóry twarzy ze względu na obecność oleju rzeżoba czy chochoba, który jest typowo olejem okluzyjnym i pięć produktów, które można zaklasyfikować jako serum aktywne, czyli serum rozwiązujące jakiś problem skóry. To przede wszystkim produkty oparte o niacinamid i o kwas salicylowy, czyli takie, które możesz wykorzystać jeden z nich najlepiej, czyli nie wszystkie pięć, a wybierz jeden do pielęgnacji skóry z zaskórnikami, z trochę rozszerzonymi porami, z łagodnymi objawami trądziku. Ten trądzik, z którym ja się spotykam na co dzień, będzie bardzo oporny do, dla produktów marki Pionkiul i po prostu to się kompletnie nie zgrywa. Niemniej jednak przy skórze takiej mało problemowej te produkty można rzeczywiście wykorzystać. Czyli produkty, jako serum, które możemy potraktować jako serum aktywne z marki Pionkiul to delikatny peeling, który jest nie tylko peelingiem enzymatycznym, ale właśnie również peelingiem kwasowym. Przeciwzapalny tonik dla skóry problematycznej i uwaga, wbrew rekomendacjom, nie, używałam, nie używałabym tego produktu codziennie i w codziennej pielęgnacji, raczej tak jak serum aktywne, dwa, może trzy razy w tygodniu. Podobnie z maską przeciwtrądzikową, również potraktowałabym ją jako serum aktywne do zastosowania. Raz, dwa, może trzy razy w tygodniu, w zależności od stanu skóry, natomiast na pewno nie łączyłabym jej z pozostałymi produktami jako serum aktywne. Razem będzie tego za dużo. Ostatnim produktem, który mogę włożyć w kategorię serum aktywny, jest krem przeciwtrądzikowy, choć moim zdaniem, patrząc na skład, na jakby cały sposób działania, będzie on najłagodniej działającym produktem. Reszta produktów to produkty, które właściwie są bez funkcji. Czyli są, ale równie dobrze mogłoby ich w marce nie być. To serum nawilżające, to ampułka nawilżająca, nawilżający tonik do twarzy, nawilżający odżywczy krem pod oczy. Tu przede wszystkim ze względu na obecność parafiny. Dla mnie jest to składnik, który w przypadku kremu pod oczy dyskwalifikuje ten produkt całkowicie. Również nawilżający żel do twarzy, ten Balancing e, Gel Cream. Właściwie nie wiadomo, co skórze zrobi. Nie spodziewałabym się ani nawilżenia, ani zbalansowania. Więc tak trochę jest, a jakoby go nie było. E, I hit w sumie, jeżeli chodzi o markę and Kule, czyli gojące plasterki e, na wypryski. E, to jest dla mnie największa niespodzianka, dlatego że składowo nie ma tam nic, co dawałoby efekt działania na stany zapalne, czyli przyspieszało gojenie stanu zapalnego. Jednak z doświadczeń klientek wiem, że. Tak szybciej się po tym wypryski goją. Podejrzewam, że to dlatego, że jak przyklejamy sobie taki plasterek na skórę, to po prostu nie wyciskamy stanu zapalnego i on się po prostu szybciej goi. Więc do tego rzeczywiście w takim założeniu użyłabym tego produktu. Niemniej jednak z perspektywy składu, no kurczę, nie. Krótko mówiąc, w przypadku marki Pyunkankyul, podobnie jak w przypadku wielu innych marek, nie wszystko złoto co się świeci. Nie wszystkie produkty są super ekstra wow. Są takie, które możemy wykorzystać z pełną świadomością włączyć je do pielęgnacji, są takie, których mogłoby nie być i są moim zdaniem produktem zbędnym. Jednak jeżeli masz ochotę na produkty marki Piękankielch chcesz przetestować, spójrz na moje sugestie z perspektywy funkcji kosmetyków i wybierz tak, żeby one rzeczywiście mogły na skórę podziałać. Napisz jaką markę, jakiej marki kosmetyki chciałabyś, chciałbyś zobaczyć w kolejnym odcinku związanym z analizą kosmetyków versus funkcję kosmetyku i potrzeby skóry. I jeżeli temat ci się podobał, to oczywiście zostaw kciuka w górę i subskrybuj mój kanał, a ja zabieram się do dalszej pracy.